Cześć, witam was ponownie w grze Black and White. Myślę, że dzisiaj będziemy kończyć już drugi świat, drugą wyspę. Śmierć! Tak jak widzicie, pozostały nam do podbicia tylko dwie wioski. Jest to jedna wioska Kazara i druga wioska Kazara. Zdaje się, że w jednej z nich trzymam swój artefakt, który... To moja kraina! Wynoś się! No dobra, nie na długo. Mój artefakt, który pozwoli mi na... Śmierć! O, tu jest jeden. Na szybkie podbicie tych wiosek. Co tam się działo? Drzewa jakieś spadają. Dobra, mniejsza z tym. Łapcie artefakt raz. Dobrze, wy też łapcie artefakt raz. Śmierć! No tak bez większego szału, ale okej. Okay. Najgorsze to nie było. Zobaczmy, jak sobie radzą w tej wiosce. To jest wioska, która... najbardziej ucierpiała na odejściu Kazara, gdyż oni się tutaj najbardziej popalili. No właśnie, was jest tutaj całkiem sporo i wy musicie budować schronienia. Słyszałem. Zobaczmy, zróbmy może w takim razie ucznia, który będzie zarządzał warsztatem. Nie jestem pewien, czy on będzie się zajmował zbieraniem drewna, czy nie. To jest tylko takie moje zgadywanie. Ucznia ruchacza, ucznia rolnika i jakiegoś od drewna im znajdziemy. Uczeń drwal. No właśnie, wy sobie się gospodarujcie wesoło. Zobaczmy, wam też musimy porobić uczniów. Macie jednego. Macie drugiego. Uczeń rolnik. Macie trzeciego. Jeszcze jakieś chyba nie, oni tu warsztatu nie mają. Aha, właśnie, może jeszcze zanim zaczniemy questa z niewolnikami, to powiem wam, o co chodzi z tym dziwnym typem, Ostym. On twierdzi, że przytrzymuje mieszkańców tej wioski przy życiu, zabijając dzieci. I poszperałem troszkę po necie, zastanawiałem się, jak go powstrzymać, jak wykonać ten quest, jeśli można to nazwać questem, bo oczywiście tego nigdy nie aktywowałem. Sprawa wygląda w ten sposób, że moglibyśmy albo zabić tego kolesia, wtedy wszyscy mieszkańcy wiosce by umarli, my musielibyśmy z powrotem tutaj zaludnić ten teren, przynosząc wieśniaków z innych wiosek. To by mogło w pewien sposób podziałać, ale to nie jest jedyne dobre rozwiązanie. Lepszym rozwiązaniem byłoby zabranie wszystkich mieszkańców wioski do innej wioski, zostawienie tego właśnie dziwnego kolesia, który rzucił klątwę na wioskę samego, i wtedy go ubicie, albo zrobienie mu czegoś, no nie wiem, można słonia na niego chowańca, no cokolwiek, w każdym razie pozbycie się go w jakiś niezbyt przyjemny sposób i zaludnienie wioski ludźmi na nowo. Śmierć! Nie jestem pewien, czy chcemy się tym zajmować. Zmień naszego chowańca, jeśli chcesz. Tak, tu jest nasz chowaniec, tego nie chcemy robić. Wiecie co, póki co zrobimy coś takiego. Zajmiemy się tym questem. To jest quest z niewolnikami, myślę, że on będzie dosyć ciekawy. Albo cyrkiem, nie pamiętam. Niektórzy wieśniacy znikli. Sądzę, że ci obcy mogą być za to odpowiedzialni, o panie. Witaj! Jesteśmy prostymi wędrowcami i chcielibyśmy założyć cyrk. Cyganie. Jeśli chcesz nam zwierzęta, które moglibyśmy tresować, będziemy zabawiać wszystkich wieśniaków w okolicy. Prowadź dzikie zwierzęta do tej zagrody, a uwolnimy tych naszych przyjaciół. Śmierć. Trochę słaby deal, nie uważacie? Porwali ludzi, których przecież moglibyśmy chyba stąd wynieść. I chcą w zamian zwierząt, które teoretycznie możemy im dostarczyć. Tak się tylko zastanawiam, czy... Śmierć! No dobra. Wiem, że dobrym rozwiązaniem tego questa jest autentycznie wymienienie zwierząt. Szukam, bo pamiętam, że gdzieś tu... O, są. Wilki. Możemy zabrać stąd jednego wilka i wymienić go na niewolnika. I zobaczymy wtedy, ilu mi ich uwolnią.
No i co? Halo? No, chodź tu zobacz. Co tu jest? Wilk to jest. Może oni wilków nie chcą? Może mi się tylko porypało, że oni wilki chcą? Ale zobaczmy, bo pamiętam, śmierć, że dosyć nietypowe zwierzęta, takie jak żółwie na przykład. O, jest żółw. Wyznawcy chcą jedzenie. Zniosłem do swojego portalu z pierwszej wyspy, dlatego mam je teraz w okolicy świątyni. O, jest pierwsze, nadające się zwierzę. To zdrowy zwierz. Damy ci za niego niewolnika. Bosko. Jednego. Żółw to jest chyba najrzadsze w ogóle stworzenie w tej grze. Także troszkę czuję się oszukany za to, że dostałem tylko jednego wieśniaka. Wilka odłożymy z powrotem do stada. Głównie z tego względu, że wilk zdaje mi się atakuje żywe stworzenie. Nie chciałbym, żeby przypadkiem zabił tam kogoś w okolicy tego questu. Teraz zabierzemy krowę. W ogóle te zwierzęta chyba mi się rozmnożyły, bo zobaczcie, ile ich tu jest. No dobra. Nie będziemy wybrzydzać. Fajnie, że się mnożą, tylko żeby się tam jakieś cross gatunki nie porobiły. Co to ma być? Nie chcemy tego. No zdezintegrował mi krowę z rozbójnik. Śmierć. Jeden. Co to miało być? Ale jestem teraz oburzony. Dobra. Konia mu podrzucimy. Konia się ucieszy pewnie. To zdrowy zwierz. Damy ci za niego niewolnika. Jednego. Ach. To co my jeszcze mamy? Mamy konie, krowy, owce. Wiem, owce są, zdaje się, tu gdzieś. Tu gdzieś było pastwisko. Śmierć! Owiec. Chyba. Tak mi się coś kojarzy, ale może się mylę. Tu są krowy, dużo tych krów się narobiło. A, owce były tu przy farmach, pamiętacie? Jest owca jedna. Czemu wy tańczycie? Nie. Słuchajcie, nie będziemy się tak bawić, wracajcie. I oddajcie mi owce. No, i tam się zatańczyli, by mi na śmierć, zupełnie ich zapomniałem. Łapaj owce. Co to ma być? Nie chcemy tego. Nie dezintegruj mi owcy. No co za rumun jeden, no. Zaraz rozpieprzy wam ten cyrk cały. Dobra, jakiego jeszcze zwierzę mamy na tej wyspie? Pytanie. No wilka nie chcą. Nie wiem, czemu nie chcą tego wilka. Co im wilk nie pasuje? Może innego? Chodź ty. Uczeń rozpłodnik. No. Niech ci się spodoba. Ładny wilk. To rzadkie zwierzę. No kurwa. Dwóch niewolników. Dobrze, dawaj dwóch. Jeszcze czterech zostało, czyli jeszcze przynajmniej dwa zwierzaki. O. Teraz pytanie, jakie my jeszcze zwierzaki mamy na tej wyspie? Krowy nie chciał, owcy nie chciał. Serio, mi się nic więcej nie przypomina. Nie, kurde. No powaga, jakie są jeszcze zwierzęta na tej wyspie? Przecież nic nie ma. Chyba, że mogę ci dać jeszcze jednego wilka na przykład. Zamień naszego chowańca, jeśli chcesz. Haha, co ty na to? Masz wilczka. Zobaczymy, jak zareagujesz. O, to rzadkie zwierzę. Warte dwóch niewolników. No oczywiście, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. A, i teraz pytanie, czy zaakceptuje mi trzeciego wilka? To troszkę by było już przegięte, ale come on, możemy spróbować, prawda? W końcu wiemy, gdzie są. Jeśli nie, to jeszcze spróbujemy z koniami, z żółwiami. Śmierć. O, to jest ten wędrowiec, który... który nuci melodię żałobną, pogrzebową. Anyways, lecimy dalej.
No, chyba im się wilczek nie spodobał. No dobra, póki co. Mamy dwóch niewolników do uwolnienia. Co my tam mieliśmy zaakceptowane? Aha, konie. Gdzie jest kuń? Jest kuń? I żółw chyba. To zdrowy zwierz. Damy ci za niego niewolnika. Dobra, czyli zostaje jeszcze tylko dziecko. No dziecko zostawili na koniec, chyba żeby mnie najbardziej za serce chwycić. Ale dzieci nie lubię. Nie bierzcie tego do siebie. Dobra. Ale wiem, że mamy jeszcze żółwia. Śmierć! Więc co nam tam? A gdzie wy jesteście? Macie. To zdrowy zwierz. Damy ci za niego niewolnika. Dobra, dziecko uciekło. Tą wielką luką między płotami, którą mogło wyjść zawsze wcześniej, kiedy tylko chciało. Uwolniłeś niewolników. Stali się naszymi wyznawcami. Mamy już wszystkie zwierzęta, jakich potrzebowaliśmy. Razem zorganizujemy ten cyrk w mgnieniu oka. Ażeby się zjebał. Animacja... A, zjebali się, no popatrzcie, pięknie. To była animacja z tego, ze statku. Fajnie, jeszcze jeden superowski dozorowcy. Śmierć. To jest dosyć... To jest fajny Śmierć. Cud, ale jego nie będziemy czynić, ponieważ jest on złym cudem. Jest to cud, który puszcza watachy wilków, tak jak zresztą się nazywa. Działa dosyć podobnie do cudu stada dzikich ptaków, które tak namiętnie olewamy. Tylko, że nie puszcza fali przylatujących ptaków, tylko fale pędzących wilków. Te wilki tak się rozchodzą troszkę na boki i pędzą prosto przed siebie. Dobra, śmierć, zamknij się. Come on, ile można? Uczeń rozpłodny. O, mamy zwłoki. I może teraz nie spróbujemy położyć ich na ołtarz, bo to są punkty złego boga, ale może położymy je na cmentarz. Lepszy pomysł niestety nie przychodzi mi do głowy. O, jak ślicznie, co chowaniec robi? No ślicznie, bardzo grzeczny chłopiec, ale ci rożek rośnie, zobaczcie. Jest dobrym chowańcem, więc rośnie mu róg na czole. Będzie jednorożcem. Bardzo się cieszę, bo jakkolwiek mi zdarza się w tej grze być jak troszkę złym, troszkę dobrym bogiem, tak chowaniec przynajmniej jest ukierunkowany i stara się być dobry. To mnie bardzo cieszy. W ogóle może właśnie jestem wam winien chyba pewne wyjaśnienie. Mówiłem na początku tej serii, że będę starał się grać jako dobry bóg. Potem troszkę robiłem dobrych rzeczy, troszkę złych i koniec końców stwierdziłem, że come on, ja chyba nie powinienem... Wiem, że gra nazywa się Czarny i Biały, ale chyba nie powinienem faktycznie wybierać tylko jednego z tych kierunków. Przecież są różne odcienie szarości. Ja mogę być sobie takim wesołym, szarym bożkiem, czymś pośrodku. Moje decyzje w tej grze powinny być naturalne, a nie tak ukierunkowane. Co to jest za budowla? Kamienny penis, pięknie. Ciekawe, który to z twórców stworzył. Okej, rozwiązaliśmy ostatniego chyba questa, jakiego mogliśmy tutaj rozwiązać. Tutaj nie będziemy nic robić. Wiecie co? Pora podbić wiochy. To właśnie zrobimy. Tylko teraz pytanie. Ja mam te cuda stada dzikich ptaków i troszkę mi korci, żeby je magazynować i nauczyć chowańca, jak ich używać. Śmierć! Ale nie. Śmierć! Nie ułatwiajmy sobie gry za bardzo. Pięknie. Sado pewnie zaliczy się ze dwa razy.
49, śmierć. No tak z 100 punktów dostaliśmy, jeszcze więcej pójdzie. Jeszcze coś tam. 50, to 150 punktów. Ile śmierć. Nam jeszcze zostało? 108, żeby wioska w nas uwierzyła. Bardzo fajnie. Użyjmy jeszcze jednego śmierć. Cudu. Śmierć! Ile jeszcze? Nikomu nie wolno wchodzić na 205. No dobra, ta wioska troszkę autentycznie może nam zająć, ale to nic. Jakie cuda jeszcze mamy dostępne? Wzmocniony cud leczenie. No dobrze, to jest już coś. Dobrze, bosko, tylko dajcie mi chowańca. No i chyba nie zdążyliśmy pożegnać się z naszym chowańcem. No właśnie, teraz następuje... Kieruje się do wiru. Jest zahipnotyzowany. Chowaniec, szybko weź go na smycz. Smycz nic nie da. Nie działa. Śmierć. Wracaj, no kurczę. Nawet się nie zdążyliśmy pożegnać. Teraz następuje niestety bardzo smutny moment w grze, ponieważ... Letys zabiera nam chowańca i ucieka do kolejnej krainy. O nie! Przeszedł! A Letys za nim! Letys porwał na siebie chowańca. Co teraz zrobimy? Jak to? Odbierzemy go. Przechodźmy. Tak! Nie! Zastanówmy się. To może być pułapka. Nie! Nie ma czasu na zastanawianie się. Wir się zamyka. Śmierć. Lecz nie wiemy, co jest po drugiej stronie. Nasz chowaniec! Wystarczy, że tu. Chodźmy. No tak, i mamy kolejny koniec świata. Prawie nie ma jedzenia. Dosłownie. Szkoda, myślałem, że go jeszcze... Zniszczyć świątynię Letysa, aby doszczętnie zetrzeć jego kult. Zniknął wir. Ach, wiem, już pamiętam, co się będzie działo. No tylko kurde, nie mogę sobie przebaczyć, że jeszcze chowańcy nie pożegnaliśmy na odchodne. Ale to nic. Została nam jeszcze jedna wioska do podbicia. Wioska, w której potrzeba nam tylko 144 punkty wiary, żeby... Śmierć. Żeby została nasza, dlatego też weźmiemy jeszcze jeden powiększony cud leczenia. Zwiększenie. I przejmiemy wiochę. Wystarczy, czy jeszcze coś będzie trzeba? 52, mało. No dobra. Zaraz coś jeszcze wymyślimy. Wiem co. Czy kamień jest tutaj? Tu jest jeden kamień. Jeszcze mamy drugi, pamiętajcie. Musimy te kamienie teraz pilnować. Będę musiał sobie wygenerować ich troszkę więcej. No. Świetnie. I co się stanie? Wioska przejęta. Przecież Letys nie ma już żadnych wyznawców. Dlaczego on jeszcze istnieje? Zobaczcie, jak ludzie w ogóle cały czas tam tańczyli, cały czas tam walczyli. Jest masa energii, której pewnie nie mogę przejąć. I teraz pytanie, czy ja mam zniszczyć jego świątynię? Chyba tak. Chyba to jedyne, co już mi pozostało. W takim razie... Bierzmy sobie cuda i zróbmy sobie... cud ognia. Płonąca kula. Kula ognia. Mam szczerą nadzieję, że nie dostanę za to punktów złego boga. Śmierć. Śmierć! Zobaczcie w ogóle, w jaki sposób rozwala się świątynia. Ta energia z niej płynąca, jak gdyby się wyzwala na chwilę, jakby łamała się bariera, która ją utrzymuje. Śmierć! No i kondycja sobie zanika. 40%. 30%.
właśnie, nowy wir. Wir znów się otworzył. Teraz rozumiem. Świątynia Letysa skrywała wir. Przechodźmy. Musimy odzyskać naszego chowańca. No, biedaczysko. Naprawdę nie wiem. Nie mamy wyboru. Musimy przejść za nim przez wir. No, chyba nie teraz. Nie. O, uff. Wystraszyłem się troszeczkę. Myślałem, że już teraz mnie przerzuci. Ha, widzicie, teraz... Śmierć. Wygląda to tak, że... No właśnie, co? Musimy przeprowadzić jak najwięcej wyznawców, przerzucić jak najwięcej surowców, rusztowań podejrzewam również. I myślę, że to jest coś, czym ja się powinienem zająć poza wizją, czyli poza nagrywaniem tego odcinka, bo to będzie bardzo żmudne i monotonne. A wiem, że wy wszyscy będziecie teraz bardzo czekać i bardzo nalegać, żebym jak najszybciej odzyskał chowańca. Jestem o tym święcie przekonany. Dobra, zobaczymy, ile rusztowań uda nam się łącznie ze sobą zestakować. Tymczasem... Zacznę na bok odkładać, może zacznę już przerzucać artefakty, które są oczywiście dla mnie w tym momencie bardzo, bardzo ważne. Niech to już sobie przeleci. Zobaczmy, tu jest kolejny. Śmierć! Gdzie się podział ten taki mały, okrągły? Taki żółty, nie wiem czy pamiętacie. Śmierć! Musimy budować schronienia. Tu go nie widzę. A myślałem właśnie, że będzie w tej wiosce. Może tutaj? Tu pozostawiłem kamień, ale oni naokoło niego nie chcieli tańczyć. Tu nie. Tutaj też nie. Tutaj może. Nie, też nie. No come on. Gdzie ja to podziałem? Tu jest, no cholera. Tyle Śmierć. Razy to zaglądaliśmy, ani razu tego nie znalazłem. Dziwnasz. Okej, wrzućmy go do wiru. W spichlerzu prawie nie ma jedzenia. W spichlerzu zaraz nie będzie jedzenia, bo zaraz zaczniemy wszystko przerzucać, dosłownie wszystko. I teraz dzięki wielkie dla osoby, która podpowiedziała mi, jak gdyby, jak wykonać pewną bardzo istotną sztuczkę. Tylko muszę znaleźć odpowiedni cud w tym momencie, jeśli chciałbym tego użyć. Śmierć! Potrzebny jest mi portal. Cud portalu. Jeden znajduje się na pewno tutaj. Ale potrzebuję dwóch, żeby ze sobą połączyć. Ja tych portali nigdy wcześniej nie potrafiłem używać. Dopiero... Śmierć! Dopiero teraz wpadłem na to, jak można to ładnie wykorzystać. Rzućmy okiem, gdzie są cuda? Tu nie, tu jest jakieś? To jest tarcza, tarczy nie chcemy. Tu nie ma żadnych. Cholera, tylko żebym ja miał skąd zabrać ten portal. Tu wieśniacy na górze nie mają. Ci też nie mają. Zobacz, może któraś wioska posiada ten cud, może go dla mnie wygenerować. Nie, ci nie. Tutaj też nie, no i kurde, ja troszkę się obawiam, że może nic z tego nie wyjść. A co tu było jeszcze w koło kręgu kamiennego? Przypominam sobie jakiś cud. Nie, to jest cud lasu. Wy macie portal, jak się cieszę. W takim razie wszyscy do modlenia. O, czemu nie mogę? Czemu nie mogę kazać im się modlić? Ale dziwne. Może dlatego, że jeszcze nie jest wybudowany? Dobra, zrobimy tak. Chodź ty tutaj i będziesz budował. Uczeń budowniczy. A ja ci dostarczę drewna. Tak samo wam tutaj. Chodź, będziesz budować. Uczeń budowniczy.
A może wam po prostu przeszkadzają te bańki moje, co? Nic nie mówicie. Już się stąd zabieram. Gdzie ty tak spieprzasz? Co się boisz? Jaka panikara, w ogóle straszna jesteś. Wymagane drewno, chodź tu, masz wymagane drewno 0. Spieprza, bo się chyba tych baniek boi, że je rzucam. Jeśli może, że coś zrobię albo coś. O, biegną głupki, zaraz będą budować. Sorry, nie bójcie się, nie bójcie, nie bójcie, nie bójcie. Ty jak sobie radzisz? Też sobie pewnie nie radzisz. Ale biegną, skąd oni? Wszyscy do budowy się rzucili, czy o co biega? No chyba tak. Super. Okej, mamy cud i mamy też... To jest leczenie, a to nie. To w takim razie Toma Gore bardzo potrzebuje. A moglibyście proszę wybudować to, co wam tutaj pokazałem wybudować, czy coś? Może byście się mnie słuchali czasem, albo... Nie wiem. Uczeń budowniczy. Takie ot mam zachcianki. Rezaj! Patrzcie, co za gnoje. Nie chcą mi wybudować tego jednego konkretnego monumentu. Znaczy, jak to się nazywa? No mniejsza z tym. Aha, bo ty oglądasz teraz, faktycznie. Oni tak zawsze chodzili naokoło i się rozglądali. O, grzybek. Taki, co leczy chowańce. Śmierć. No dobra, wrócimy tu za chwilę i mam nadzieję, że już wtedy będzie wszystko wybudowane. Śmierć. Chyba, że jeszcze jednego budowniczego tu wyślemy. Chodź ty na przykład, tam co idziesz. Uczeń budowniczy. Już nie wiem, gdzie tego pierwszego wcięło. Aha, on wrócił tam. Może coś faktycznie ci tu przeszkadza, ja nie czaję. Och. Ja po prostu chcę cud teleportu, tyle. I on mi posłużyłby do przeniesienia ludności. Nie wiem, nie rozumiem, dlaczego nie chcą budować, bardzo mi przykro. Tracimy tylko niepotrzebnie czas. A bez tego ja tej całej ludności nie przyniosę, bo my tu mamy kupę ludzi w każdej wiosce. No tutaj już troszkę przymierają, bo to jest po 30, oni się nie rozmnażają. Ale tutaj na pewno jest więcej. Śmierć. A w tej mojej głównej to jest ponad 100. No właśnie, tu jest 130, tu podejrzewam około 150 w tej wiosce. Musimy budować schronienia. No, 168, come on. Śmierć. Śmierć. Co za gnoje wredne, no czemu mi nie wybudujecie? Co wam tu może przeszkadzać? Przecież tu nic nie ma. Śmierć. Wy macie teleport. Zajebiście. Agora i do góry. I śmigacie. Śmigacie, wszyscy się modlić. Wszyscy. Wszyściusiedcy. Dobra, zanim oni tam dobiegną, troszkę czasu minie. Ale to jest cud teleportu. Łooo, przecież mógł mu to tutaj drewnem zapchać. Ile procent już mam teleportu? Szybka podróż. Ha, teleport. Mamy. Dobra. Wciągamy tutaj teleport. A drugi gdzie? Drugi gdzie my posieliśmy? Gdzie my posieliśmy drugi cud teleportu? Czy to jest ten tutaj na skraju? Nie, to nie jest ten. My go zostawiliśmy chyba w wiosce. Okej. Dokładnie. A drugi cud teleportu używamy. W spichlerzu prawie nie ma jedzenia. Śmierć. O tutaj na przykład. Śmierć!
Śmierć! I zobaczcie, jak to myślę, że powinno zadziałać. No teleportujcie się. Ale teleportujcie się. Czemu to nie działa? Ale bieda. Czemu was to nie zgarnia? No come on. Tyle się nastarałem z tym cudem, a wy nic. O nie, najgorsze. Nie czaję. Nie wiem, jak się tego cudu używa. Smutno mi teraz, wiecie? W takim razie... Róg obfitości. Śmierć. Cud jedzenia. Będziemy trzaskać cudami do wiru, no i... Tyle nam zostało. Ludność przypadnie. Róg obfitości. Cud jedzenia. Śmierć. Śmierć. Róg obfitości. Cud jedzenia. Nie, no nie możemy ich tak męczyć. To jest w ogóle nie w moim stylu przecież. Śmierć. Wyznawcy chcą jedzenia. Wyznawcy chcą jedzenia. No czemu tu nie wyjdziecie po prostu? A, mogę tak to robić. Zajebiście. I co, oni wyskakują tutaj autentycznie? Gdzie to jest? Spadacie tam? Jesteście tam? Dobra, tu sobie ustawimy pierwszy punkt, któremu się będziemy przyglądać. Śmierć. A drugi ustawimy tutaj. Będziemy się szybko między nimi przenosić, żeby wiedzieć, czy autentycznie coś się dzieje. Śmierć. Lecą, śmierć. Zarąbiście. Dobra, mamy patent, jest dobrze. Śmierć. Jakoś sobie z tym poradzimy. Tylko szkoda, że oni sami tam nie wchodzą, bo to by było znacznie lepsze oczywiście. No wy też tu cuda widzę wyczyniacie straszne. Trzeba dokładnie na środek i użyć... Dobra, wiecie co? Ja nie będę was męczył tym, co ja tutaj teraz wyprawiam. Bo ja wiem, że to jest strasznie nudne i żmudne. Niefajnie się takie rzeczy pewnie ogląda. Dlatego też, moje misie pysie, pozwólcie mi przygotować się do kolejnej podróży. Ja powrzucam sobie rusztowania. Już bardziej się ich nie da połączyć, niestety. Wrzucę sobie rusztowania, wszystkie cuda, jak najwięcej mieszkańców. No i cóż, i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku, w którym to przeniesiemy się tym oto wirem na trzecią lokację, na trzeci świat. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że nie będzie wam jakoś strasznie smutno ze względu na to, że zebrali nam tymczasowe chowańce, bo obiecuję, że wkrótce go odzyskamy. Dobra, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już niedługo. Cześć!